Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w to mroźne popołudnie. Witam wszystkich na kanale Kings of Chess na YouTubie oraz również na kanale Discord, gdzie również będziemy tutaj, będą nas wspólnie oglądać. Dzisiaj powiemy sobie o partii włoskiej. Debiut, który generalnie traktowany jest jako debiut w miarę prosty, ale jednocześnie również bardzo zawierający mnóstwo różnych możliwości. To jest debiut, który w swojej prostocie zawiera właśnie wszystkie elementy, które można wykorzystać w początkowym nauczaniu. Ważne jest to w partii włoskiej, która jako debiut otwarty przede wszystkim uczy nas wszystkiego, to znaczy i elementów gry pozycyjnej, i strategii. Uczy nas praktycznie liczenia wariantów. Powstają bardzo skomplikowane pozycje. Tak naprawdę bardzo często te pozycje, taki jest dosyć, myślę, schemat, utarty schemat, że partia włoska to jest bardzo spokojny debiut. Jest tym oczywiście sporo racji. Ale jednocześnie trzeba też wziąć pod uwagę to, że zawiera również możliwości i ataku, nawet zrobienia długiej roszady w niektórych wariantach. Więc to jest naprawdę debiut bardzo obszerny. Przez długi czas bardzo niedoceniany. Można tak powiedzieć, że ten debiut to był taką moją pierwszą miłością od pierwszego wejrzenia. Jeżeli ja popatrzyłem, zobaczyłem pierwszy raz partię włoską i w zasadzie stwierdziłem, że to będzie debiut dla mnie. I ten debiut ze mną jest przez te wszystkie lata, aż do teraz. Jest to moja główny oręż, jeżeli chodzi o grę białymi na debiuty otwarte. Swego czasu krótko grywałem również partię hiszpańską. Tutaj można by się zastanowić, czy to będzie. Co jest lepsze, czy partia hiszpańska, czy partia włoska? Natomiast myślę, że główna różnica polega przede wszystkim na tym, że w partii hiszpańskiej, partia hiszpańska jest bardzo mocno rozbudowanym debiutem, jeżeli chodzi o teorię, w porównaniu do włoskiej. Oczywiście, ostatnio zdarzało się tak, że ostatnio zdarza, ten debiut jest bardzo się rozwinął, jeżeli chodzi o włoską. To znaczy, bardzo dużo czołowych zawodników zaczęło grać włoską. Zresztą, co mogliśmy wszyscy obserwować w różnych partiach czołowych zawodników w najsilniejszych turniejach. No i myślę, że przeżywa taki renesans. Natomiast my dzisiaj skoncentrujemy się przede wszystkim na tym, na głównych założeniach strategicznych partii włoskiej. Nie chcę doprowadzić do tego, żeby warianty przesłoniły te najważniejsze rzeczy, o których chcę dzisiaj powiedzieć. Dlatego powiem, jak rozegrać włoską, w sumie nie mając zbytniej teorii, jeżeli chodzi o sam debiut. Ja tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten debiut, chyba widziałem tylko, znaczy przerobiłem jedną książkę jako junior. To były debiuty otwarte Paula Keresa i na tej podstawie zacząłem grać. Ten debiut bardzo mi się spodobało, zresztą bardzo mi się podobało również, w jaki sposób to tam było wytłumaczone. Wiem, że ta książka chyba już, jeżeli chodzi o dostępność, nie jest tak prosto z nią, ale myślę, że jeżeli się komuś uda, to warto tę książkę przerobić. Co można powiedzieć przede wszystkim o partii włoskiej? O partii włoskiej można powiedzieć to, że białe chcą dokonać szybko zakończyć rozwój i zrobić roszadę, po czym pewnymi manewrami zbudować sobie możliwości ataku. Jeżeli chodzi o włoską, to przede wszystkim tutaj mamy takie możliwości, jeżeli po goniec C4. Czarne mają tutaj różne możliwości. Przede wszystkim mają możliwość taką, że mogą stawiać skoczek F6. Wtedy mamy obronę dwóch skoczków. Drugą możliwością jest goniec D7. To będzie obrona węgierska. Trzecią możliwością będzie posunięcie goniec C5. I po goniec C5 to powstają takie różne klasyczne opcje, jeżeli chodzi o partię włoską. Natomiast bardzo często
To wygląda tak, że z przestawieniem kolejności posunięć mogą powstawać różne warianty. Myślę, że dla naszych potrzeb możemy się umówić tak, że wszystkie te debioty wrzućmy do takiego jednego worka, partię włoską, więc będziemy sobie mówili ogólnie jako o debiucie. Takim najbardziej klasycznym posunięciem jest oczywiście posunięcie goniec C5, które tutaj właśnie mamy w tym momencie. I o co tutaj dokładnie chodzi? Ja powiem tak. Jeżeli chodzi o partię włoską, bardzo ważny jest ten skoczek na B1. To jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że no pytanie trzeba sobie zadać, co skoczek B1 ma wspólnego z rozgrywaniem tej pozycji i tych wszystkich wariantów. Ano ma to wspólnego, że ten skoczek i rola tego skoczka jest taka, że będzie przeprowadzony manewr z przerzutem tego skoczka na G3, po to, żeby finalnie opanować pole F5. Jak to będzie wyglądało, na przykładzie konkretnych wariantów zaraz pokażę. Natomiast bardzo ważną, strategicznie bardzo ważną tą figurą właśnie jest skoczek na B1. Drugą, jeszcze ważniejszą, co ciekawe, jest białopolowy goniec. Białopolowy goniec jest o tyle istotny, że to, co trzeba zapamiętać, przede wszystkim to, że nie możemy go oddać za czarnego skoczka. W wielu wariantach jest to kluczowa figura i ta figura powoduje, że będziemy mieli możliwości zbudowania ataku, jak również możliwości zwiększania swojej przewagi pozycyjnej. Dlatego o tych rzeczach warto pamiętać, trzeba pamiętać, jeżeli chcemy dobrze rozgrywać ten debiut. Zaraz pokażę to na przykładach konkretnych wariantów. Czyli zobaczmy sobie, że tutaj jest posunięcie goniec C5, jest krótka roszada, skoczek F. Oczywiście możemy wybrać również bardziej skomplikowane i ostrzejsze debiuty. To na przykład jest posunięcie B4, tak zwane Gambit Evansa. Natomiast w Gambicie Evansa białe mają sporą przewagę w rozwoju i możliwości budowania inicjatywy. Natomiast być może to będzie czas na przyszłe zajęcia, bo planuję taką serię tutaj różnych wykładów na temat debiutów krótkich, ale takich bardzo treściwych. Więc roszada, skoczek F6. Zajmiemy się to głównie wariantem, który jest związany z posunięciem D3. Posunięcie D3 broni przede wszystkim pionka na D4, bo ten skoczek zaatakował tego pionka, więc my sobie go najpierw bronimy, a później dopiero będziemy się zastanawiali, co dalej. I tu jest pierwsza ważna kwestia. Pamiętajmy o tym, że ten białopolowy goniec jest naprawdę bardzo ważną figurą, żeby nigdy sobie nie zapomnieć o tym, że go stracimy za czarnego skoczka. Plan białych będzie się opierał na tym, że w przyszłości zagramy sobie C3, żeby kontrolować to pole D4, żeby tutaj nie wpuścić figur. Natomiast jeżeli czarne zagrają D6, tu jest taka ważna wskazówka, bardzo prosta wskazówka, którą sobie warto zapamiętać. Jeżeli czarne zagrają D6, to my zawsze gramy C3. Dlaczego? Ano dlatego, że przede wszystkim dla nas, właśnie tak jak powiedziałem na samym początku, jest ważny ten goniec. Jeżeli my tego nie zagramy po posunięciu D6, na przykład zagramy sobie jakiś ruch wieża E1, proszę zauważyć, że wieża E1 będzie takim też ruchem, który będzie się powtarzał, dlatego że to powoduje, że będziemy mogli ten manewr skoczkiem przeprowadzić. Także jeżeli sobie teraz zagramy po posunięciu D6, to czarne będą mogły zagrać posunięcie skoczek A5. I proszę zauważyć, że w tym momencie atakujemy tego gońca. I jeżeli stracimy tego gońca, to czarne osiągną już jakiś plusik. Nie będziemy tutaj mówili, że białe już straciły wszelkie możliwości gry, że czarne osiągnęły przewagę. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że nasze plany związane właśnie z pozycją będą już mocno ograniczone. Dlatego nie można sobie pozwolić na oddanie tego gońca za skoczka. Tu ważna uwaga. Jest możliwe oddanie tego gońca, znaczy oddanie, wymiana tych gońców, czyli wymiana tych gońców
tego gańca na C4 za gańca na C8. Tylko wymiana, na którą my musimy poczekać. O tym jeszcze powiem. Więc pierwsza rzecz, którą sobie zapamiętajmy, po posunięciu D6 zróbmy posunięcie C3, po to, żeby ten goniec miał w razie czego schronienie. To jest bardzo ważna sprawa. No i czarne mają tutaj różne możliwości. Najczęściej oczywiście jest ugrywane, jeżeli goniec stoi na C5, czarne bardzo często grają A6 po to, żeby tego gońca schować na A7, żeby nie było tutaj ruchów tempowych typu D4. My czasami chcemy zagrać taki ruch, ale nie jest to nasz priorytet, o tak powiem. Naszym priorytetem, tak jak powiedziałem na samym początku, jest pole F5 dla naszej figury. To będziemy przede wszystkim próbowali zrobić. Natomiast czarne sobie grają tutaj A6, żeby zrobić miejsce dla tego gańca. No i my powoli będziemy się przygotowywali do przerzutu, do realizacji tego naszego manewru. Czyli zagram sobie goniec B3. Proszę zauważyć, że w tym momencie, jeżeli by na przykład białe znowu zagrały wieża E1, to znowu może być takie posunięcie jak skoczek A5 i znowu nam weźmie tego gańca. Dlatego tu jest ważne, ten goniec naprawdę, zwróćcie wszyscy uwagę na tego gońca i jeżeli chcecie zostać dobre pozycje w tej włoskiej, no to ten goniec musi być w centrum naszej uwagi. Goniec odchodzi na B3, przepraszam, nie gramy wieża E1, tylko gramy goniec B3, po to, żeby ten goniec się mógł schować na C2. No i załóżmy, że czarne sobie robią roszadę. My sobie gramy wieżę E1. Po to właśnie cały czas, będę to powtarzał co jakiś czas, żeby przeprowadzić ten manewr tego skoczka. I teraz tak. Zdarza się, że ktoś może nam zagrać goniec G4. Po to, żeby związać tego skoczka, po to, żeby przeszkodzić nam w cudzysłowie troszkę w naszych planach. Okazuje się, że to posunięcie to jest najlepsza rzecz, jaka się nam może trafić. Dlaczego? Dlatego, że tak samo jak goniec biały, który stoi na B3 i który jest naprawdę bardzo ważną figurą, tak samo goniec czarnych białopolowy również jest ważną figurą. Jeżeli czarne oddadzą tego swojego białopolaka za skoczka, to będzie naprawdę dla nas ogromny plus. I teraz tak, co zrobić, żeby czarny oddał nam tego gońca? No bo załóżmy, że jak zagramy teraz skoczek BD2, będziemy realizować ten plan swój. Nastąpi goniec A7. No, zagramy sobie skoczek F1. Bardzo często czarne grywają H6 w takich pozycjach. Odnośnie posunięcia H6 to od razu powiem, że to posunięcie oczywiście jest możliwe, ale w momencie, gdy my postawimy skoczka na F5, to się okaże, że ten skoczek będzie atakował pole H6 i pole G7. I dlatego jest to dopuszczalne posunięcie H6, natomiast z punktu widzenia rozegrania białymi tego debiutu, to jest dla nas też w sumie jakaś możliwość zahaczenia się w tej pozycji. No i załóżmy, że zagramy skoczek G3. Czarny sobie zagra jakoś przykładowo hetman D7, chce pokazać samą ideę. I jeżeli teraz zagramy H3, to uwaga, teraz sobie czarny może pomyśleć w jaki sposób? Może sobie pomyśleć, że jeżeli ja zabiję na F3, no to białe zabiją na F3, czyli może powstać coś takiego. Hetman bije F3. No i czarny może się czuć tak mało komfortowo troszkę. Dlatego mamy w dalszej fazie otwarte pole F5 dla swojego skoczka. To jest dla nas coś, co my już białymi zrealizowaliśmy. Dlatego trzeba tu troszkę oszukać naszego przeciwnika. To znaczy dać mu szansę na to, żeby albo tego gońca wymienił wcześniej, bo później już może nie chcieć, bo zauważy, że już coś tutaj w tej pozycji śmierdzi. Więc musimy go zmobilizować do tego, żeby to wcześniej zrobił. I gramy jeszcze przy skoczku na D2 posunięcie H3. Dlaczego to jest ważne? Ano dlatego, że w tamtej pozycji odejście gońcem na H5 nie było możliwe, dlatego że ten skoczek, który tu stał na G3, mógłby zabić tego gońca na H5. Natomiast teraz, jeżeli my teraz zagramy H3, to uwaga, czarny sobie może pomyśleć tak. No dobrze, nic się nie dzieje. Biały się tu boi tego związania, dlatego zagrał H3. No to ja sobie zagram goniec H5.
i przytrzymam to związanie. No i to jest dla nas następna świetna informacja, dlatego że jeżeli teraz my tym skoczkiem przejdziemy na G3, to już ten goniec będzie stał na H5 i dodatkowo pozwoli na to, że zyskamy kolejne tempo w ataku na gońca. Proszę zauważyć, tu jest właśnie klucz do tego, bo my nie chcemy, żeby po posunięciu H3 czarne odeszły na E6, bo jeżeli odejdą na E6, to oczywiście w dalszym ciągu mamy jakąś tam przewagę i będziemy realizować swój plan, ale to już nie jest to, jakby czarne pozbyły się tego białopolowego gońca. Dlatego właśnie to posunięcie H3 w tym momencie jest najlepszym rozwiązaniem. Dajmy szansę przeciwnikowi, żeby odszedł sobie na H5. Dlatego, że tak jak mówię, ja grając na różnych poziomach, zresztą tak jak mówię, tą włoską gram no, 30 lat, nie przesadzam. I na różnych poziomach tę włoską grałem. I posunięcie H3 w tym momencie powoduje, że no, strzelam powiedzmy, to będą tam czyste jakaś spekulacje, ale oceniam, że gdzieś 70% zawodników zagra gońca na H5. Oczywiście nie wiedząc o tym. Natomiast 30% odjedzie na E6, bo jednak coś mu tam nie będzie pasowało. Ale gdybyśmy postawili tego skoczka na G3, te proporcje się diametralnie zmienią. Dlatego właśnie rzecz w tym, żeby to zrobić wcześniej. No i jeżeli teraz zagra goniec H5, to tak jak mówię, to dla nas jest kolejna dobra informacja, dlatego że ten skoczek przejdzie na F1 i zmierza na G3. I nagle już w tym momencie, bardzo często to jest tak, że już w tym momencie czarne się orientują, że coś tutaj się zaczyna złego dziać. No i sobie czarne myślą tak, że jeżeli białe zagrają skoczek G3 i będzie atakowany goniec H5, to ja zrobię sobie taki lufcik dla tego gońca. I w tym wariancie to jest następna rzecz, która jest dla nas korzystna. Ja mówiłem wcześniej o tym posunięciu H6, że ono jest czasem możliwe do zrobienia, ale nie w tej pozycji. Dlatego, że zobaczmy, co się dzieje dalej. Następuje skoczek G3 i pogoniec G6, no bo bicie na F3 no to spowoduje to, tą samą pozycję, o której mówiliśmy wcześniej, czyli to pole F5 dla skoczka. Natomiast jeżeli zagra goniec G6. To następna ważna sprawa. Jeżeli chodzi o pole F5, to my pole F5 musimy zająć figurą. To znaczy, co to znaczy? No oczywiście, że możemy zagrać teraz skoczek F5 i powiemy, że zajęliśmy figurą. Natomiast chodzi o to, że ostatnie bicie, a najlepiej skoczkiem na F5, musi być figurą. To znaczy, żeby nie doszło do sytuacji, że jak my zagramy skoczek F5, czarne zabiją, to my będziemy musieli odbić pionkiem. To nie zawsze jest takie złe, prawdę mówiąc, bo nawet jeżeli by doszło do tego, że czarne zabiją nam tego skoczka na F5, my odbijemy pionkiem, tu nie ma tragedii, dlatego że mamy tego gońca, ten pionek na F5 jest ograniczeniem pewnej pozycji i ciężko jest zaatakować też tego pionka czarnemu. Ale w takiej sytuacji znacznie silniejsze będzie takie posunięcie jak skoczek H4. I teraz to, co mówiłem na samym początku. Droga tego skoczka na G3 polegała na tym, że on przeszedł przez D2 na F1 na G3, gdzie docelową rzeczą będzie walka o pole F5. To się właśnie zdarzyło. I druga rzecz. Ten goniec, który powoduje, że no, w tym momencie skoczek atakujący gońca G6 zyskujemy kolejne tempo. I takich partii ja miałem mnóstwo. Czy to na internecie, czy w blicach, czy w szybkich. Że nastąpiło goniec H7, białe grają skoczek H na F5. Tak chyba logicznie jest skoczek H na F5, ale jeżeli nawet zagramy tym drugim, to też się nic strasznego nie dzieje. No i nagle się okazuje, że tak, czarne mają gońca, bardzo głęboko schowanego. Ten goniec jest praktycznie wyłączony z gry. Pewnie jakąś możliwością jest wymiana tego gońca, ale to, co powiedziałem na początku, no to powoduje, że dochodzimy gdzieś tam do jakiejś pozycji z parą gońców, to nie zawsze jest, znaczy to rzadko jest korzystne dla czarnego. Tą kluczową figurę, jeżeli będą musiały oddać na F5, to skoczek na F5 stwarza ogromne zagrożenie dla króla. Tu już motywy związane z goniec H6, zaraz się gdzieś tam hetman jeszcze dodatkowo włączy na F3. Tu jeszcze jedna rzecz bardzo charakterystyczna dla tych pozycji, to jest pozycja tego gońca na H1.
na C1, przepraszam. Jeżeli ten goniec na C1, bo bardzo często się mówi tak, że podstawową rzeczą, o którą chodzi w każdym debiucie, to jest zakończenie rozwoju, wyprowadzenie wszystkich figur, żeby one były na aktywnych pozycjach i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, to jest prawda. Ale czasami w niektórych debiutach są sytuacje, w których zwlekamy z wyprowadzeniem niektórych figur po to, żeby, bo my jeszcze nie wiemy tak naprawdę, gdzie ona będzie stała najlepiej. Dlatego ten goniec stoi na C1 i nie chcemy go wyprowadzać na E3. Tutaj też warto na to zwrócić uwagę, bo ten goniec gdzieś tam schowany na A7 atakuje nam tego pionka na F2. Może to być czasami nieprzyjemna sprawa, tu trzeba uważać na różne motywy z tym gońcem i mogłoby się wydawać, no przecież jeżeli ja wyprowadzę gońca na E3, to będzie dla mnie dobrze, bo wymienię tego aktywnego gońca na A7. Jest oczywiście w tym część prawdy. Natomiast druga część, chyba ta lepsza dla nas, jest taka, że ten goniec jest przede wszystkim figurą, która ma atakować pozycję króla. I to jest właśnie, często się zdarza, że ten goniec robi dużą różnicę, jeżeli chodzi o możliwości ataku tego czarnego króla. Tutaj myślę, że przede wszystkim ten atak, jeżeli chodzi o tę pozycję, to ten atak rozwija się bardzo harmonijnie i bardzo szybko białymi. A to posunięcie goniec G4 jest dla większości, dla dużej ilości zawodników takim posunięciem narzucającym się, no bo wiąże skoczka, stwarzam jakieś problemy. I tutaj zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że tutaj naprawdę w tym momencie przedstawiłem jedną z kluczowych rzeczy strategicznych, jeżeli chodzi, jeden z jakichś tam wariantów. Tu naprawdę nie trzeba mieć wielkiej wiedzy książkowej, albo nawet w ogóle. Jak na wstępie powiedziałem, bazowałem na książce, która chyba tam była, nie wiem w którym roku wydana, ale ona chyba z lat 50. Nie wiem, ktoś może na czacie mi powie, w jakich latach, z którego roku jest ta książka Keresa, ale wiem, że ona bardzo stara w języku polskim, to obstawiam, że 50. któryś rok, ale no trudno jest mi dokładnie powiedzieć. I tylko na tym bazowałem. Bazowałem oczywiście również na tym, żeby oglądać partie silnych zawodników w debiucie i zwracać uwagę to, co jest najistotniejsze. A później jasna sprawa, że później dochodzi praktyka, czyli musimy sobie znaleźć taką właściwą ścieżkę również dla nas. Tutaj, jeśli ten goniec stałby na E7, to nic nie zmienia. Te warianty z goniec G4, z tym H3 i tak dalej, to jest dokładnie ta sama sprawa. Czyli te warianty z goniec G4 są dla nas naprawdę, dla białych są idealne z punktu widzenia opanowania pola F5. To jest droga tego skoczka bardzo zawiła. Można też czasami, zdarza się, że ten skoczek trochę inaczej przechodzi. Kilka partii grałem w taki sposób. Zaraz to powiem, jak to wygląda. Chodzi w ogóle o pozycję początkową, że gramy najpierw D3. Może jeszcze jedną rzecz ważną powiem, zanim powiem o tym D3. Powiedzmy, że jest ruszana. Skoczek F6. D3 i A6. Teraz warto na taką rzecz uwagę zwrócić. Zamiast posunięcia D6 zagrałem posunięcie A6. Póki co to nie stwarza zagrożenia dla mojego gońca, dlatego że ja nie mogę zagrać teraz skoczkiem na A5, bo będzie wisiał pionek na E5. Więc nie ma zagrożenia dla mojego gońca. No więc wydawałoby się, że mogę sobie zagrać spokojnie C3 i będzie wszystko idealnie. Ja będę zaraz sobie tym gońcem pójdę na B3, zagram wieża E1 i będę tym skoczkiem znowu przeprowadzał ten manewr. Czyli będę dążył do tego, co i było wcześniej. Ale tu jest taka subtelna różnica. W niektórych wariantach czarne starają się dojść do posunięcia D5. W poprzedniej pozycji patrzyliśmy ruch D6, a w związku z tym na posunięcie D5 tak jakby czarne troszeczkę w
tej sytuacji no, odchodzą od idei związanej z posunięciem D5, natomiast raczej koncentrują się na czymś innym. Ale co w wypadku, kiedy będą sobie przygotowywać posunięcie D5 i na przykład zagrają posunięcie A6? Na czym polega ta różnica? Teraz nie gramy C3, a gramy goniec B3. A dlaczego? Wydawałoby się, że żadnej różnicy nie ma, no przecież i tak odchodzę gońcem na B3, a potem gram C3, więc co to ma za znaczenie? Zmiana kolejności posunięć czasami ma kolosalne znaczenie, czasami nie ma żadnego. Ale w tym wypadku, no może nie kolosalne, ale ma znaczenie. To nam ułatwia grę. Tu nie chodzi o to, żeby być dobrze zrozumianym, tu nie chodzi o to, że jakiś ruch jest błędem. Ruch C3 nie jest błędem. Tylko grając pewien debiut, jeżeli sobie eliminujemy pewne niepotrzebne sprawy i bazujemy na tym, co jest istotne, wszystko staje się łatwiejsze. I nie musimy się zastanawiać, czy w danym momencie jest tak, czy inaczej. No wszystko jest po prostu łatwiej się to robi. Dlatego gramy goniec B3, a nie C3, bo jeżeli zagramy teraz C3, powiedzmy tam nastąpi roszada, gdzieś sobie tam zagramy goniec B3, to jeżeli czarne zagrają D5, to się okaże, że nie tracą czasu na posunięcie D6, a od razu uderzają w centrum. I w tym momencie, mając pionka na C3, powstaje taka słabość na D3. To może na konkretach, tu trzeba by było już konkrety jakieś sprawdzić, kiedy to D5 nie idzie, a kiedy nie idzie. Ja mówię o ogólnej idei, że właśnie ten pionek na D3 może być słabością, który potem nam będzie dokuczał. A z drugiej strony, po co mamy mieć słabość, skoro możemy to zrobić zupełnie inaczej. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Zamiast posunięcia C3, zagrajmy goniec B3 najpierw. Tak jak mówię, goniec w tym momencie nie jest narażony na atak, bo wisi pionek na E5. I takim dużym uproszczeniem dla nas, które możemy zastosować, to jest to, że jeśli czarny zagra D6, to my zawsze gramy C3. Dla bezpieczeństwa. Oczywiście my możemy liczyć, że czy to przechodzi, czy nie przechodzi. No ale z drugiej strony po co? Zamiast sobie komplikować w grę debiucie, róbmy to tak, żeby było łatwo, przyjemnie i jeszcze bez dużej ilości teorii. Bo tej dużej ilości teorii to chyba nikt nie lubi. Przynajmniej ja nie. Bardziej opierajmy się na zrozumieniu. I goniec na B3 ma jeszcze jedną zaletę. W momencie, kiedy goniec byśmy za długo trzymali na C4, to jeśli czarne w jakimś momencie by zagrały D5, to my byśmy musieli na to zareagować. Bo powiedzmy, że nie odejdziemy wtedy na B3, bo będzie bicie tego pionka na E4. Dlatego właśnie odejście na goniecem na B3 ma dwa cele. Pierwsze, żeby zejść z motywu właśnie D5, a dwa, żeby ta kolejność powoduje, że my jeszcze mamy taką sytuację, że nie ma tego pionka na C3, więc w razie, jeżeli dojdzie do D5, ten pionek zawsze na D3 będzie odpowiednio broniony. I idąc dalej tym tokiem rozumowania, no zobaczmy, że czarne mogą zagrać goniec C7, a czarne czekają sobie tutaj na posunięcie C3. A jak czarne czekają, to my też sobie możemy czekać. I czekamy na to posunięcie D6. Jeżeli czarne zrobią roszadę, możemy zagrać wieża A1, skoczek F1. My mamy tutaj posunięcia, które również wyczekują na reakcję czarnego. I dopiero jak zagra D6, czyli dla nas ta ważna idea, gra D6, oczywiście gramy posunięcie C3. No i tutaj w tej sytuacji, tak jak mówię, to jest kolejna dosyć prosta, ale ważna rzecz. I jednocześnie powoduje, że nie musimy się martwić o jakiejś tam kolejności, czy my zagramy dobrze, czy niedobrze. Gra D6, gramy C3. Proste. Gra goniec G4, zagrajmy H3. Tylko jeszcze odnośnie tego goniec G4. A może być coś takiego, na przykład, że czarne zagrają sobie A6, my zagramy goniec B3, czarne zagrają D6, my zagramy C3, czarne zagrają goniec D7, skoczek BD2 i czarne goniec G4. No to teraz mam pytanie do Was. Czy gramy w tym momencie H3? No bo to jest ciekawe, zgodnie z tym, o czym mówiliśmy wcześniej,
to teraz teoretycznie można by było zagrać H3, tak? Żeby czarny się zadeklarował z tym gońcem. Czy ktoś tutaj właśnie w tej pozycji chciałby zagrać H3? Dlatego, że chcemy zmusić tego gońca z G4, żeby odszedł na H5. I teraz uwaga. No właśnie, właśnie H3. No właśnie dlatego właśnie tutaj zmierzam do pewnej rzeczy, która tutaj jest no, bardzo ważna z punktu widzenia każdego, kto... Nie dlatego, że wieża na F1, to jest ciekawsza rzecz. Nie gramy H3 i to jest kolejna rzecz, o której warto pamiętać. Nie gramy H3, dopóki czarne nie zrobią krótkiej roszady. Nigdy. Pod żadnym pozorem. Absolutnie nie. Ja już widziałem, niestety, ja widziałem i w partiach również moich zawodników widziałem mnóstwo takich, znaczy mnóstwo to może za dużo powiedziane, ale widziałem kilka razy, że to posunięcie H3 było zagrane za wcześnie, przed roszadą i może się skończyć tym, że czarne błyskawicznie wygrają. Dlaczego? Nie goniec bije F3, a w tym momencie odchodzimy gońcem na E6. Jaki jest plan czarny? Czarne teraz mają bardzo ciekawy plan, bo mówimy tak trochę od strony białych, ale pewne niedokładności, które zrobią białe, możemy też czarnymi wychwycić. I tutaj, w tej sytuacji, kluczem jest to posunięcie H3 i to, że czarny nie ma krótkiej roszady. I plan czarnych będzie polegał na tym, że zagrają hetman D7, zrobią długą roszadę, a potem zagrają H6, G5 i to będzie punkt zahaczenia, posunięcie G4. To jest straszna sprawa. To tak naprawdę powiem szczerze, że wydaje mi się, że jest to bardzo trudne już do rozgrywania białymi ta pozycja. Dlatego, że ten główny nasz plan związany ze skoczkiem na F5 upadł i w tym momencie już w ogóle niespecjalnie będziemy mieli... Nie będziemy mieli po co tym skoczkiem tam iść, dlatego że czarne zrobią długą roszadę. Możemy atakować tamto skrzydło, ale tutaj też jest ważne, że te pionki są, one są zablokowane trochę. Dlatego ciężko nam będzie szybko ten atak rozwinąć. I teraz się okazuje, że jeżeli do tego dojdzie, no niestety mamy ogromne problemy czarnymi, białymi, przepraszam. Dlatego ważna kolejna rzecz. Nie grajmy nigdy H3, jeżeli czarny nie ma krótkiej roszady. I teraz tak, co możemy w takim razie zagrać? Bo pytanie, które się następne nasuwa, no dobrze, no ale jeżeli czarne i tak zagrają hetman D7, zagrają długą roszadę i zagrają H6, G5. To jest możliwe, jak najbardziej. Czarne będą sobie budowały tam jakiś atak. I czarne... doprowadzą do tego, że powstanie trochę ostrzejsza pozycja, bo będą różnostronne roszady, ale w tym wypadku jest zupełnie co innego niż z posunięciem H3. My mamy bezpieczniejszego króla. Żeby te pionki gdziekolwiek znalazły jakiś punkt zahaczenia przy krótkiej roszadzie czarnych, to naprawdę będzie na to czarne potrzebowało sporo czasu. W międzyczasie my po prostu zbudujemy sobie atak na skrzydle hetmańskim. No pytanie, kto będzie szybszy. No ale to przy różnostronnych roszadach to bardzo często jest kwestia, kto jest szybszy i kto to lepiej zrobi. W gruncie rzeczy myślę, że białe mają większe szanse na to, żeby ten atak wyprzedzić. Dzięki temu właśnie, że nie ma tego posunięcia H3. Tu jest ważne, że ten pionek stoi na A6, więc analogicznie do czarnych możemy powiedzieć, że białe właśnie też mają ten punkt zahaczenia, czyli jeżeli w przyszłości będą właśnie grały A4, B4 i B5, to na polu B5 będzie taki właśnie punkt, który da nam możliwości. I teraz tak, i to jest właśnie kolejna rzecz, o której tutaj trzeba pamiętać, no bo taka właśnie ogólna wiedza. I jeszcze jeden plan,
Pokażę białymi, które można tutaj rozegrać. To znaczy tak, że możemy sobie najpierw zagrać D3. To jest oczywiście dopuszczalne. Nie ma tu żadnego problemu. Można D3 zagrać, zagra skoczek F6. Mamy praktycznie tę samą pozycję, jeżeli zrobimy krótką roszadę. Ale to, co chcę pokazać, to jest zbudowanie pewnej gry bez roszady białych na początku. Bo jeżeli, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli zrobię roszadę, to ta droga skoczka przez F1 na G3 wymusza ode mnie posunięcie wieża A1. Oczywiście to nie jest tak, że to jest strata tempa, no bo to nie jest strata tempa. Natomiast musimy zrobić to posunięcie, jeżeli chcemy tego skoczka postawić na G3. No to nie ulega wątpliwości, bo nie mamy innego wyjścia. A co by było, gdyby się udało tego postawić skoczka na G3, ale bez wieża A1? No, trzeba zrobić pewną rzecz niekonwencjonalną, mniej konwencjonalną. Odchodzimy gońcem od razu na B3. Dlaczego ja zwracam na to uwagę? Dlatego, że właśnie ja najbardziej nie lubię, jeżeli na przykład zagram rozkoczek DD2 i następuje D5, i już ja muszę teraz odchodzić tym gońcem, nie mam czasu na jakieś inne posunięcia, może które chciałbym zrobić. Natomiast jeżeli odejdę gońcem, to zawsze mam wybór. Nawet jeżeli zagra D5, to ja mogę albo zabić na D5, albo zagrać skoczek D2, albo zagrać hetman E2, albo cokolwiek innego. Znaczy może nie cokolwiek innego, tylko coś, co nie podstawia oczywiście pionka E4. Ale wtedy ten wybór nie jest taki wymuszony tym ruchem D5. Dlatego właśnie ten goniec na B3 jest bardzo ważnym ruchem. I to, co chcę pokazać, załóżmy, że czarne będą grały, no, zrobią sobie roszadę. No to roszada to normalna sprawa. Gramy skoczek BD2. I teraz jest następna rzecz. Czarne grają D6. No to jeżeli zagrają D6, to my chyba już wiemy w takim razie, co trzeba teraz zagrać, jakie posunięcie teraz trzeba zagrać po posunięciu D6. Szybciutki quiz na to. Znaczy quiz, raczej przypomnienie tego, o czym mówiliśmy. Zobaczymy, jak tutaj te informacje wpadają w pamięć. Jakie tutaj posunięcie właśnie po posunięciu D6 trzeba wykonać białymi, obowiązkowo. Oczywiście. Jak najbardziej doskonale. Właśnie chodzi o to, że trzeba zagrać C3. I teraz można by powiedzieć tak, a ktoś powie tak, no ale zaraz, no teraz skoczek A5 nie grozi, bo i tak zagram goniec za 4. No ja się zgadzam, no teraz skoczek A5 nie grozi. Jeżeli byśmy teraz nie zagrali C3, tylko byśmy sobie na przykład zrobili roszadę, to po skoczek A5, tu też jest ważna sprawa, o tym od razu też powiem, że idziemy tym gońcem na A4. Idziemy gońcem na A4. I w tym momencie chodzi o to, że zachowujemy tego gońca. To jest niezwykle ważne. Straćmy tempo, ale zachowajmy gońca. Dlatego to jest tak ważna figura. Że nawet kosztem jednego tempa my musimy tego gońca zachować. Jeżeli teraz zagra goniec D7, to się nic nie dzieje, bo to mówiliśmy, że wymiana tych białopolowych gońców jest na rękę. Znaczy może nie na rękę, ale jest dopuszczalna. I teraz tak. Zagramy sobie to posunięcie C3, mimo że i tak tego gońca byśmy nie oddali, to po posunięciu D6 zagramy sobie to C3, bo mamy zakodowane D6, C3, koniec, kropka. A potem sobie będziemy kombinować, co dalej. I teraz załóżmy, że czarne zagrają tą samą drogą, czyli zagrają A6, idą koniec A7. Ten goniec odchodzi na A7. Bardzo często, tak jak powiedziałem, żeby nie dopuszczać do tego D4 z tempami. I my teraz możemy zrobić coś nieoczekiwanego. To znaczy zagrać ruch skoczek F1. Co prawda, tutaj może drobna uwaga. Chyba powinniśmy, co prawda tam skoczek G4, niby jeszcze mogę zagrać D4 albo jakieś inne rzeczy, ale może jeszcze nawet lepiej H3. I tutaj jest też dla odmiany taka zabawna trochę sprawa, bo mam tutaj taką kolejną zagadkę. A co będzie, jak zagra czarne posunięcie H6? No bo to jest dosyć ciekawa rzecz. My zagraliśmy H3, po to, żeby nie dopuścić do posunięcia G4. A co by było, gdyby czarne teraz zagrały H6?
W międzyczasie, smoku, również Cię witam. Mam nadzieję, że wszystkim się podoba. Jeżeli wszystkim się podoba, to zachęcam do subskrypcji, dlatego że tych wykładów będzie więcej. Jest tam również dzwoneczek, który warto zaznaczyć. Wtedy od razu będziemy wszystko mieli na bieżąco. No to jak jest po tym... Ja już nawet nie wiem, jakie pytanie zadałem. Jest to H6, tak? Więc jeżeli chodzi o to posunięcie H6, to w tym momencie możemy zrobić to samo białymi, co czarne nam po posunięciu H3. I w tym wypadku jest bardzo ciekawa sprawa, że możemy doprowadzić do tego, że będziemy grali przez G4, zrobimy długą roszadę i będzie odwrotna sytuacja, że czarne zagrały H6 przed krótką roszadą białych. Ja taką partię grałem kiedyś na Krakowie bodajże z Bernackim. Dosyć ciekawa partia. To partia, gdzie chciałem wygrać pięknie. No, nie zauważyłem jednego ruchu i się zremisowało. Miałem kompletnie wygraną pozycję, a chciałem jeszcze pięknie zakończyć. A nie polecam takich rzeczy. No, jednak najważniejsze jest to, żeby wygrać. Znaczy, piękna wygrana również daje na pewno zadowolenie, ale jednak punkt daje większe niż strata. Tą partię co prawda zremisowałem, ale jednak mimo wszystko, no, strata pół punktu była dla mnie niezbyt przyjemna, szczególnie mając świadomość, że ta pozycja była wygrana. I tam rzecz polegała na tym, że zagrałem Hetman E2, zagrałem G4. Taki był plan. Właśnie zagrałem jakoś G4, potem Hetman E2, skoczkiem chyba odszedłem na F1, zagrałem G5 i zabiłem na G5. Mam nadzieję, że nie za dużo tych strzałek, ale chyba plan ogólnie rzecz biorąc jest znany. W międzyczasie my musimy też zareagować na to, jak czarne w ogóle będą grały, więc to nie jest tak, że idziemy na ślepo i robimy ruchy, nie patrząc na to, co robi przeciwnik. Podstawowa zasada, patrzymy, co zagra przeciwnik. No ale załóżmy, że czarne nie zagrają H6, tylko sobie zagrają tam jakieś posunięcie goniec A7 i teraz gramy skoczek F1. I chodzi o to, że w tym wypadku oszczędzamy jakby czas. To znaczy chcemy zagrać skoczek F1, skoczek G3 i dopiero roszadę, a nie będziemy grali wieża E1. I dzięki temu, że wieża E1 nie wykonujemy, można założyć, że w pewnym sensie wygrywamy tempo. Może nie dosłownie, ale jednak w jakimś stopniu tak. Dlatego tutaj jest też taki plan właśnie związany, żeby się wstrzymać z roszadą. Ten plan z G4 w ogóle, bo i tak można grać G4 w tym momencie, zamiast skoczek F1 to jest następna rzecz, którą można grać białymi, ale można grać skoczek F1 właśnie, potem sobie zagrać Hetman E2, goniec D2 i nawet długą. Jeżeli ktoś chce mieć koniecznie jakieś możliwości ataku, koniecznie, no, są zawodnicy, wiadomo, są zawodnicy, którzy dla których najważniejszą rzeczą jest atakować. To jak najbardziej może tutaj właśnie tak zagrać. Hetman E2, goniec D2, długa roszada, G4 i atakujemy. Nie patrzymy, co się dzieje, niezależnie od tego, atakujemy. Oczywiście troszkę żartuję, że nie patrzymy, co się dzieje, bo ten plan związany z długą roszadą jest oczywiście alternatywą do normalnych wariantów. Dlatego tutaj warto właśnie też takie różne możliwości znać. To też w zależności od tego, z kim gramy. Bo jeżeli my gramy z zawodnikiem, którym wiemy, że gra tylko i wyłącznie pozycyjnie, no to wtedy wybierzemy na przykład plan z długą roszadą. A jeżeli mamy zawodnika, który gra na przykład, bardzo lubi agresywną grę, no to sobie zrobimy z krótką roszadą. I tu mamy wybór. I ten wybór jest dla nas bardzo istotny. Dobrze, tutaj mamy kolejne plany, jeżeli chodzi właśnie o to posunięcie goniec C5. Tak jak mówię, na razie, jeżeli będzie zainteresowanie od Waszej strony, to również możemy się później w następnym jakimś kolejnym wykładzie skoncentrować bardziej na stronie teoretycznej, czyli wariantami. Przede wszystkim na sam początek chcę omówić główne idee, strategie, sposoby rozgrywania i na tym się głównie skoncentrować. Dlatego proszę mi wybaczyć, jeżeli ktoś oczekiwał jakiejś mocnej teorii tutaj,
no to jej nie będzie. I jeszcze zobaczmy sobie tutaj taką sytuację, w której czarne wyprowadzają tego gońca na e7. To jest bardzo częsta rzecz, bo to jest tak, no to tak mówiłem na początku, umówmy się, że to jest włoska i koniec. I grają gońca na e7. Goniec na e7 teoretycznie jest, można powiedzieć, takim troszkę pasywniejszym posunięciem, no dlatego, że goniec na c5 wiadomo atakuje tego pionka f2. No i daje czarnym jakieś możliwości aktywnej gry. Natomiast goniec e7 ma na celu coś innego. Zaraz powiem dokładnie co. No to robimy sobie roszadę. Czarne robią roszadę. I to, co mówiłem wcześniej, posunięcia d6 nie ma póki co, więc sprawa jest jasna. Gramy goniec b3 na sam początek. Tutaj są dwie główne drogi dla czarnych. Albo mogą grać to szybkie d5. Tu właśnie jest przewaga gońca na e7, że teraz można grać na posunięcie d5, może jest teraz troszkę silniejsze, dlatego że nie ma motywów związanych z posunięciem d4, co przy gońcu na c5 mogło pewne perturbacje tutaj mieć dla czarnych. Tutaj jest taka możliwość jak d5. I tutaj powiem tylko tak króciutko, że kiedyś grywano coś takiego. Skoczek bije d5 i teraz, żebym się tutaj nie pomylił, nie pomylę się, wieża e1. I po wieży e1 czarny grają goniec g4. No goniec g4 jest nieprzyjemny dosyć, dlatego że z dwóch powodów jest nieprzyjemny, bo gram teraz h3. I mogłoby się wydawać, ja taką partię, no niestety tym razem przegrałem, bardzo rzadko przegrywam. Od razu powiem, że dla mnie włoska to jest taki, może teraz przesadzę troszkę, ale dla mnie włoska to jest taki remis forum. To znaczy debiut, który ciężko przegrać, a mając taką wiedzę strategiczną, popartą jakimiś wariantami, można też spokojnie grać na wygraną. Natomiast no, zdarzają się oczywiście też porażki. Jedna z tych porażek mi się zdarzyła właśnie w tym wariancie. To było bodajże w 90, którymś 7 czy 8 roku. Było tutaj posunięcie goniec h5. To było nowe posunięcie, bo do tej pory grywano taki ruch jak goniec bije f3. I po goniec bije f3, hetman bije f3, tam idzie jakiś taki stosowny wariant, że to jest bicie. No nie chcę się tutaj wgłębiać w jakąś tą straszną teorię. Tam była pozycja, w której białe miały dwie lekkie figury za wieżę pionka. Akurat ta pozycja by mi się podobała i na tej pozycji bym się tutaj specjalnie nie pogniewał, gdyby ta pozycja powstała. Natomiast no, mój przeciwnik, no już świętej pamięci Wojciech Ehrenfreud, zagrał goniec h5. I to mi się wydawało z początku, no to ja tak to goniec h5, zagram g4, wezmę pionka. No i tak też zrobiłem. Zagrałem g4, zagrałem goniec g6 i wziąłem tego pionka. No niestety okazuje się, że wzięcie tego pionka jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo podobne do gambitu Marszala, z tym, że jest ten pionek na g4. No to jest fatalna informacja dla białych. Fatalna. Dlatego jeśli już do tego dojdzie, no to tutaj no nie jest łatwo, no pewnie trzeba zagrać C3, ale nie chcemy grać w takiej pozycji. Wzięcie tego pionka dla mnie się skończyło źle, ta partia się w miniaturze w ogóle, przegrałem ją w 20 parę ruchów. Natomiast co zrobić? No nie dopuścić do tego, przede wszystkim nie dopuścić. Czyli profilaktyka, czysta profilaktyka. Zamiast wieża A1 najpierw zagrać H3. I już. Sprawa załatwiona. A potem zagramy sobie wieża A1 i naciśniemy centrum. Tu wiadomo, że oddajemy trochę białymi, tak jakby przestrzeni, ale jest wiele debiutów, gdzie mamy pozycje lekko takie nastawione na kontratak. Tu może nawet nie tyle co kontratak, bo jednak mimo wszystko my stwarzamy kolejne groźby białymi. No i tutaj warto zwrócić uwagę na to, co mówiłem. Przez to, że nie zagraliśmy C3, ten pionek na D3 jest bardzo dobrze broniony. I to jest dla nas świetna informacja. Także tutaj jest taki wariant jak D5 i teraz jeszcze jest jedna taki ruch jak D6. On jest trochę
To posunięcie jest nastawione, że idzie w kierunku wariantów partii hiszpańskiej, wariantu Czigorina. Jest taki wariant Czigorina, w którym ten skoczek idzie na A5 i później czarne grają C5. Tu jest bardzo podobnie. I tutaj następuje, i tutaj na przykład po D6, wiadomo, że zagrały czarne D6, więc my co? Automatycznie C3. Musimy chować tego gońca. No i mogą tu czarne zagrać skoczek A5 właśnie, goniec C2 i C5. I mamy taki wariant Czigorina. Nie do końca wariant Czigorina, dlatego że tu jest pionek stoi na D3, a nie na D4. W partii hiszpańskiej w wariancie Czigorina ten pionek stałby na D4. Tu stoi na D3. Czy to jest korzystne i dla kogo? No ja myślę, że przede wszystkim w wariancie Czigorina jedną z podstawowych rzeczy, którą mają czarne, to kontratak, znaczy jakieś takie kontruderzenia w centrum, dlatego że ten pionek z D3 stoi już na D4. Jako, że pionek stoi na D3, my białymi najpierw możemy sobie spokojnie przeprowadzić właśnie te manewry, o których do tej pory mówiliśmy. Czyli wieża idzie na A1, skoczek idzie na D2, skoczek na F1 i skoczek na G3. Realizujemy. A w odwodzie mamy plan związany z D4. Tutaj jest taka sytuacja, kiedy D4 to jest nasz awaryjny plan. Jeżeli nam tam coś z atakiem nie wychodzi, gdzieś tam pionek nie za bardzo możemy wejść na F5, w czymś nam przeszkadza, pamiętajmy, że mamy opcję drugą, czyli mamy taki drugi plan, który bardzo często się stosuje, że gramy posunięcie D4. Chcemy dojść do posunięcia D4. Także tutaj się troszkę trudniej gra, oboma kolorami, dlatego że no, czarne mimo wszystko, stawiając granicę na E7, świadomie idą na taką trochę gorszą pozycję. Dlatego właśnie warto o tym pamiętać. Ja powiem tak, że partia włoska to jest taki trochę uboższy kuzyn partii hiszpańskiej. I powiem coś, co może, no, dla niektórych może być kontrowersyjne, dla innych nie. Natomiast ja z partii hiszpańskiej zrezygnowałem dosyć wcześnie. Oczywiście partia hiszpańska absolutnie ma niezaprzeczalne atuty. Uczy gry takiej pryncypialnej na główniaki. Z tym tu nie ma żadnej polemiki co do tego. Natomiast minusem partii hiszpańskiej jest to, że jest ogromna ilość materiału teoretycznego. W porównaniu z partią włoską, no to nawet nie ma co porównywać, bo jeżeli w partii hiszpańskiej pierwsza sprawa jest taka, że to czarne wybierają czasami różne bardzo forsowne warianty, czy Gambit Janisza, czy właśnie Marszal, czy jakieś inne, czy wariant otwarty, tych systemów jest tam mnóstwo. Natomiast partia włoska całkowicie jakby eliminuje te opcje. No są plusy i minusy. Wiadomo, że jeżeli my unikamy to może złe słowo, dlatego że partia włoska w tym momencie, tak jak mówię, to już czołówka światowa gra, ale jeżeli świadomie chcemy uniknąć czegoś i dużej ilości wariantów związanych z partią hiszpańską, no to wiadomo, że włoska jako taka ma mniejsze możliwości, jeżeli chodzi samą grę, czyli różne opcje związane, czy to z atakiem na króla, czy atakiem w centrum i tak dalej. Hiszpańska jakby bardziej narzuca ten styl, włoska troszkę mniej. Natomiast co kto lubi, no bo to jak ktoś lubi się uczyć warianty i mieć szeroki wachlarz kontynuacji, które sobie wybierze od razu w debiucie, to jak najbardziej hiszpańska jest debiutem, który może sobie wybrać. Można też wybrać w hiszpańskiej wariant wymienny, czy jakieś inne takie warianty mniej grywane. No ale to jest dokładnie to samo. Jeżeli idziemy na krótszą drogą, to w tym wypadku są pewne minusy. I jeszcze jeden wariant, powiem krótko o jeszcze jednym wariancie. Jest taki wariant jak H6 od razu. Posunięcie H6 jest dosyć ciekawe, dlatego że na początku mówiliśmy, że to posunięcie H6 nie jest tak bardzo potrzebne do niczego, znaczy może nie inaczej, że nie jest potrzebne, ale że może być osłabieniem pozycji. I teraz pytanie, czy czarne wiedzą, po co grają H6, bo H6
Komuś się może wydawać, że H6 jest po to, żeby nie dopuścić do posunięcia skoczek G5. Oczywiście nie. To nie o to chodzi. Dlatego, że to posunięcie skoczek G5 już po D3, jak białe zagrają, to no, nie ma takiej wielkiej siły. Natomiast posunięcie H6 jest zupełnie inny cel ma. Jeżeli teraz białe zagrają krótką doszkę, czarne grają D6, no i powiedzmy, gramy D6, czyli zgodnie z regułą, o której mówiliśmy, goniec B3. I teraz po goniec B3 czarne grają taki ruch jak G6. I teraz niestety zła informacja dla czarnego jest taka, dla białego jest taka, że ten skoczek, jak już przejdzie na G3, to niestety to po pole F5 będzie kontrolowane przez czarne. Dlatego no, tutaj trzeba to jakoś inaczej rozwiązać. I jest tu rozwiązanie. Tutaj musimy szybko dojść do posunięcia D4. Jak najszybciej to możliwe. Nawet można od razu zagrać C3 i po ruchu G7, po ruchu goniec G7, chyba już możemy nawet zagrać D4. Tutaj nie chciałbym wprowadzać błąd. Jeżeli nie, to nawet możemy zagrać wieża E1 najpierw. Ale ten wariant G6 też istnieje. To jednym z takich zawodników, który bardzo często grali ten wariant, był Małaniuk. Zresztą on w ogóle był specjalistą od różnych debiutów czy wariantów. Szczególnie właśnie bardzo często grywał ten wariant G6. To jest jakaś alternatywa. To było co prawda głównie na hiszpańską, ale ja pamiętam, ja sam z nim grałem białymi G6. Partia się wtedy remisem skończyła. Co prawda to dla mnie wtedy akurat była zła wiadomość, bo musiałem wygrać do normy arcymistrzowskiej. No nie udało się, ale akurat właśnie dlatego tę partię doskonale pamiętam i na niego się właśnie przygotowałem na posunięcie G6. Dlatego tutaj również jest taka możliwość dla czarnych. Białe też mogą zagrać tutaj na przykład takie posunięcie jak D4. No i to przechodzi, może przejść gdzieś tam do ataku Maxa Langego. Tam też są bardzo ciekawe pozycje w tym ataku Maxa Langego. To wygląda chyba dokładnie tak, prawda? Czy zaraz jak to było? Tak. Bicie, ruszada, goniec C5, E5, D5. No i teraz po biciu na F6 jest bicie na C4, tam wariackie pozycje powstają. Też jeżeli ktoś właśnie lubi jakieś ostre pozycje, jakieś takie bardziej oparte na taktyce, no to jest jakieś rozwiązanie dla niego. I na zakończenie jeszcze takich ogólnych różnych wiadomości pokażę Wam taki bardzo ciekawy również wariant, który kilka razy już mi przyniósł sukces. Prawda, nie tylko mi osobiście, ale właśnie też osobom, którym to pokazywałem. Jest taki wariant jak skoczek G5. No to dla wszystkich jest jasne. Tutaj głównym ruchem jest D5, ED5, skoczek A5. No i tam powstają różne główne warianty, prawda? Tutaj jest ciekawym ruchem również tak a propos goniec C5, czyli kontratak Traxlera, gdzie też różne rzeczy się dzieją. Obiektywnie rzecz biorąc, chyba białe są dobre, ale grać to białymi, no na to, jak ktoś by mi tak zagrał, to na to nie byłbym przygotowany. Zresztą chyba niewiele osób jest przygotowanym, nawet grając skoczek G5. No ale wróćmy do tego skoczek G5. Powiedzmy, że jest główny wariant, jest bicie, bicie i skoczek A5. I tutaj jest taki ruch, który powiem od razu, obiektywnie, jak to wrzucicie na kompa, no to będzie minus. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że czasem w grze praktycznej, szczególnie w blicu, gdzieś w jakichś szachach szybkich, można sobie to coś takiego zrobić. Jest tu takie posunięcie jak D3. O co tu chodzi? Chodzi o to, że teraz nie można pewnie zabić na D5, bo jest hetman F3. Tak podejrzewam. Choć nie daję sobie głowy tutaj uciąć. Tak, myślę, że jest hetman F3, podwójne uderzenie. Dlatego czarne mogą zagrać posunięcie H6, tak powinny grać. To jest główny tutaj ruch tej pozycji. I po skoczek F3 no, powinny zagrać E4, dlatego że jeżeli tego nie zagrają, no to może się skończyć z tym, że zostaną zaraz bez pionka, bo ja zagram skoczek C3 i po prostu pionka obronię. Tu oddaję Białopolaka, no ale oddaję za materiał, więc no, coś za coś. I jest posunięcie
E4. I tutaj jest taki ruch. Już sam fakt, że czarne muszą zagrać H6 i E4, nie jest do końca jasne, czy tak zagrają. I tutaj jest taki ciekawy ruch jak DE4. Powiem, że nie jest, i proszę tutaj nie brać tego w ten sposób, że ja tu polecam grać DE4. Od razu zaznaczam, to posunięcie nie daje rekompensaty, jeżeli zagrają czarne dobrze. No ale to nie zawsze chyba o to chodzi, żeby mieć stuprocentową rekompensatę. Czasem dostajemy ciekawą pozycję i można sobie ją grać. I o to w tym wszystkim chodzi. I poskoczek bije C4 jest taki ruch jak Hetman E2. Hetman E2, a ty bronię tego pionka na E4, atakuje skoczka na C4 i jeżeli ten skoczek odejdzie, no to idea jest taka, że zagram tutaj C4. Bodajże jeśli mnie pamięć tutaj nie zawodzi, pierwszym zawodnikiem, który to zagrał, chyba był Bronstein i partię wygrał. No czarne zagrały tam słabo, to okazało się, że to silne centrum zmiażdżyło te czarne figury. To mówię bardziej jako ciekawostkę. Chyba trzy wypadki były, w których to pokazałem, że można to zagrać i zostało to zagrane. Nawet nie doszło do tej pozycji, bo czarne ani razu nie zagrały E4, więc tam albo było goniec D6, albo jakieś inne posunięcie. Natomiast ta pozycja jest w szachach szybkich czy blicu? Według mnie absolutnie jak najbardziej do gry. Idea jest taka, żeby zagrać tutaj skoczek D2, zagrać B3, goniec B2 i krótką roszadę. I to jest główna rzecz, którą tutaj białe powinny grać. No i gramy. To są dwa pionki za figurę, więc tragedii nie ma. Dobrze. Na dzisiaj myślę, że to tyle. Poruszyliśmy tutaj główne, ważne sprawy, jeżeli chodzi o partię włoską. Tak jak mówiłem, skoncentrowaliśmy się głównie na pewnych zagadnieniach strategicznych. Ich jest pewnie, można jeszcze tam takie drobniejsze sprawy powymieniać różne. Na bazie tego tak naprawdę, bez wielkiej teorii, można już nawet rozgrywać spokojnie partię włoską. Warto sobie oczywiście zobaczyć, jak grają najsilniejsi zawodnicy. Czy warto patrzeć do książek, jak teoria wygląda we włoskiej? No, jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście może to zrobić. Moim zdaniem nie jest to konieczne. Jeżeli po prostu mamy tutaj świadomość tego, tych wszystkich tutaj takich tak strategicznych zawiłości. Jak widzicie, nie jest to nic aż tak bardzo trudnego. Ja w takim razie na dzisiaj akurat, jeżeli chodzi o ten wykład, który miałem przygotowany, to tyle na dzisiaj. Jeżeli się Wam Państwu tutaj podobało to wszystko, no to zachęcam do subskrypcji naszego kanału Kings of Chess, jak również zachęcam do naszego kanału Discord, dlatego że przede wszystkim właśnie na tym kanale zapadła decyzja, jaki będzie dzisiejszy temat. To na tej zasadzie to zostało wybrane, więc zachęcam i będziemy na pewno jeszcze dzisiaj po wykładzie sobie luźno o tym materiale, którym dzisiaj powiedzieliśmy, rozmawiać. Także jeżeli Państwu się podobało, również za każdą te łapki, jak tu niektórzy mówią, są ważne, ale faktycznie jest to taka zawsze jakaś przyjemna sprawa, którą potem człowiek widzi, że jego praca jakaś tam została doceniona. Natomiast jeszcze właśnie ten dzwoneczek można, więc następne wykłady już myślę, że będą cyklicznie. Nie chcę dokładnie mówić kiedy, ale taki harmonogram na pewno będzie wprowadzony. Ja dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę, życzę miłego wieczoru, no i mam nadzieję, że wkrótce znów się usłyszymy. Do widzenia.